Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No marsz przez instytucje, marsz komunistów przez instytucje państwowe Ameryki osiągnął już szczyty. Teraz to, co się dzieje, bandytyzm w miastach amerykańskich, no w miastach opanowanych czy rządzonych przez demokratów. No, duże miasta, no to mają duże podatki, także mają dużo pieniędzy, no i jest spore rozdawnictwo dla tych, którzy nie płacą podatków. Także w miastach mieszkają szczególnie mniejszości. Dużo pieniędzy jest wydawane na te tak zwane projekty, czyli mieszkania komunalne. No teraz w Nowym Jorku, na Bronxie, w wieżowcu 20-piętrowym, rodzina, która przyjechała z Somalii, muzułmanie, żyli na karnuszku państwowym, no dogrzewali sobie to mieszkanie, no i tam kilkanaście osób jednak zginęło, no tragiczna śmierć, no ale całe właśnie miasta socjalistów, demokratów, no to nie chodzi o to, żeby pracować i płacić podatki, tylko żeby równo żyć, no i między innymi równo żyć, no to prokuratorzy nie chcą skazywać. Teraz jest sytuacja również w Nowym Jorku, na Manhattanie, kiedy czarny prokurator z tego dystryktu właśnie na Manhattanie, on powiedział, że napad z bronią w ręku będzie traktowany jako kradzież i będzie to wykroczenie. Czyli za napad z bronią w ręku normalnie są paragrafy, że według paragrafów stanowych grozi kara więzienia do 25 lat. No a za kradzież lizaka, czy za kradzież tam worka ziemniaków, no to jest tylko do roku. No prokurator mówi, że on nie będzie ścigał z urzędu, jeżeli ktoś napadł z bronią w ręku, na przykład w delikatesach, ukradł pieniądze, ale nikt nie był poszkodowany. No i tu się zaczyna problem, tak? Tu jest ten marsz przez instytucje. Każda demokracja, każda republika, czyli każde państwo demokratyczne, rządzone przez obywateli, przez ludzi, no to ma trzy gałęzie władzy. Jedna no to jest władza ustawodawcza, druga to jest władza wykonawcza, no i trzecia to jest władza sądownicza. No i władza ustawodawcza teoretycznie jest wybierana przez obywateli. Ludzie wybierają ludzi do kongresu. No w Ameryce jest kongres federalny, czyli w Waszyngtonie. No i każdy stan ma swój kongres, dwie izby. Senat i Izbę Reprezentantów, że także jak się mówi Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, no to właśnie to tak wychodzi. No. Część ludzi mówi, że w Kongresie Amerykańskim nie ma tak dużo ludzi, no bo jest tylko 100 senatorów, czyli jest dwóch senatorów z każdego stanu, niezależnie czy jest duży stan jak Kalifornia, czy mały stan jak Rhode Island, to jest dwóch senatorów, no bo oni reprezentują każdy swój stan, no i mają te głosy decydujące. No i są reprezentanci wybierani co dwa lata. Jest 435 reprezentantów, no i oni są ciągle wybierani co dwa lata. Także powiedzmy 535 osób, polityków w kongresie, no i niektórzy Polacy mówią, że to nie jest tak dużo. Tyle, tylko trzeba się pamiętać, że we wszystkich stanach, no to jest mniej więcej podobnie. Tam w każdym stanie jest mniej więcej 200, 300, 400 polityków, no i oni tam rządzą
rządzą na poziomie stanowym. No, Teksas no to jest 3/4 Europy, można powiedzieć, także geograficznie i powierzchniowo to są różne proporcje. No ale w Nowym Jorku Alvin Bragg, no to jest czarny komunista, prokurator, wykształcony na Harvardzie, no, dostał się na Harvard za punkty za pochodzenie. No Harvard, no to jest ogólnie gniazdo komunistów, tam jest Wydział Slawistyki, tam gdzie też dużo przez długie lata wykładało dużo komunistów z Polski, z Rosji, wyjechali z socjalizmu, żeby nauczać socjalizm w Ameryce na Harvardzie. Na Harvard między innymi przyjechał Michnik. Michnik przyjechał, jąkał się, opowiadał te swoje głupoty, no a to wszystko to było w ramach którejś tam rocznicy ustawki Szabru Magdalenki w 89 roku, tak, no bo komuniści się ustawili i okradli Polskę, no ale to właśnie to Harvard. Harvard to jest komunistyczne siedlisko, do którego należy 40% miasta, w którym oni są. No i ten czarny prokurator, on powiedział, że on nie będzie skarżył, nie będzie ścigał tych przestępców. No, a co to znaczy? No to znaczy, że w zasadzie on niszczy ten balans, no bo władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza, no to jest po to, żeby to wszystko wybalansować. Każdy ma swoją robotę. Obywatele wybierają swoich polityków, politycy według żądań obywateli ustanawiają prawa, prokuratura, policja, więziennictwo, to wszystko jest po to, żeby te wszystkie paragrafy były spełnione, no a policja i prokuratorzy mają zapewnić, żeby to było zrobione. No, akurat czarny komunista uważa, że on jest władzą ustawodawczą, no i wybierają go. Na Manhattanie go wybrali, no ale problem jest taki, jeżeli się zgadzają z jego punktem widzenia, no to w zasadzie Kongres Nowego Jorku powinien zmienić prawo i doprowadzić do tego, że by było ono odzwierciedlało to, co ten czarny prokurator żąda, ale legislatura jest jedynym miejscem, gdzie wybrani politycy mogą o tym decydować, no ale do tego muszą jednak pilnować konstytucji, no bo jednak konstytucja stanowa, konstytucja amerykańska mówi bardzo czysto, że ma bronić, że władza ma bronić obywatela i między innymi bezpieczeństwa. Także no to nie jest tak do końca, że prokurator nie ma takiej troszeczkę tej swobody czy giętkości w tym, jak reagować na pewne sytuacje. No ale to są pewne sytuacje, jeżeli on tam popatrzy, jakaś jest takie zdarzenie czy inne zdarzenie, jakaś sprawa wyjątkowa i tak dalej, powinien na podstawie swojego wyczucia, wykształcenia i doświadczenia decydować, ale zmieniać po prostu zakres karalności za konkretne przestępstwa, no to jest nieprawdopodobne. Lewaccy prokuratorzy no, mają w nosie prawodawców, no i biorą prawo w swoje własne ręce. No, ze strony sądowniczej jest to samo. Czasami sędziowie zamiast przypatrywać się, czy prawo jest dokładnie wykonywane tak, jak było ustanowione, no to sędziowie również ustanawiają swoje własne prawa i naginają to do własnych lewackich potrzeb. No tak, także ten komunistyczny marsz przez instytucje po prostu już opanował kompletnie. Tak, także napad z bronią w ręku będzie potraktowany jako kradzież mienia o znikomej wartości. No to jest coś nienormalnego.
Także prokurator, czarny komunistyczny prokurator, no to nie tylko podgryza, czy podkopuje demokrację, no ale w zasadzie likwiduje i usuwa demokrację. No i on nie jest jedynym. On nie jest jedynym człowiekiem, czy jedyną osobą, która robi tą konstytucyjną rewolucję. No, to jest postępowi wszyscy bardzo dużo prokuratorów, prokuratorzy w Los Angeles, w San Francisco, w Chicago, w St. Louis, w Baltimore, w Filadelfii, no oni wszyscy mają w nosie paragrafy, mają w nosie przepisy, mają w nosie wszystkie te prawa karne, które legislatura jest ustanowiona. No i jest coraz gorzej, jest w sumie coraz gorzej. Majorzy miasty w Seattle, w Portland, w Oregon. No Oregon to tutaj jest od strony Pacyfiku pod Kanadą, to bardzo socjalistyczny. Tam się ciągle miasto paliło. Zalewali bandyci Antifa, wszyscy ci komuniści, nazywający siebie antyfaszyści. No to chcieli policjantów zabijać. Tam przywieźli beton, którym chcieli drzwi zaklejać. No to ci prokuratorzy tam w ogóle ich nie ścigają. No ale dla odmiany, jeżeli jakiś z prawej strony szalenie coś zrobi, no to od razu jest jeden wielki krzyk, że w Ameryce jest po prostu Ku Klux Klan. No ale to jest ustanawiane przez właśnie prokuratorów i majorów. W tych wszystkich miastach na przykład majorzy, no co oni zrobili? No oni są prawa na temat na przykład włóczęgostwa. No i wszystkie te miasta, jak patrzycie się z przerażeniem, co się dzieje w parkach w San Francisco, czy w Pittsburghu, czy w Filadelfii, no wszystkie te komunistyczne wielkie miasta, no to tam po prostu te włóczęgostwo, są na to paragrafy, ale majorzy zamienili wszystkie parki publiczne na jakieś kampingi, na obozowiska, na namioty. No i w zasadzie co oni robią? No oni robią to, że uczciwie pracujący ludzie, płacący podatki, nie mają prawa do wypoczynku. Tak? Znaczy mają prawo, ale nie mają możliwości wypoczynku, nie mają możliwości skorzystania z tych miejsc, na które płacą podatki. W jednym filmie ktoś się zapytał, dlaczego tak się dzieje. No z reguły tak się dzieje, te wszystkie siedliska są bardzo często w promieniu jednej mili, no tej przysłowiowej jednej mili od klinik metadon. Metadon, no to było takie, to jest sztuczne opium, w sumie to chyba tam hitlerowcy to amfetaminę chyba wykombinowali, no ale ten metadon, no to jest sztuczne opium, które kiedyś wariaci, psychiatrzy, lekarze tłumaczyli, że dawanie tej sztucznym opium, no to może spowodować to, że już nie będzie tego głodu na prawdziwe opium, na kokainę, na heroinę i tak dalej, i tak dalej. No okazało się, że te metadon, no to jest taka sama używka, albo jeszcze lepsza, tyle, bo dawana przez państwo, czyli przez podatnika. No i wszystkie te bamy, te bumelanty, ten lumpen proletariat, może nawet nie proletariat, tylko wszystkie, cały ten dno społeczne, to tam ląduje. No i mieszkają w namiotach naokoło, dlatego że państwo podrzuca im jedzenie, podrzuca im narkotyki i dlatego tak jest. Patrząc na przykład na sytuację Occupy Wall Street, zająć Wall Street, no to komunistyczne działanie w 2011 roku, to komuniści w ogóle nic nie robili. Normalnie jakby prawica coś takiego zrobiła, to by była pobita pałkami, wyrzucona. No jak komuniści, jak Antifa to robi, no to właśnie wszyscy komuniści to popierają. No i czy jest, czy
czy jest na to jakieś rozwiązanie? No oczywiście, że jest. No trzeba wybierać normalnych. On był wybrany przez dlatego, że właśnie mówił, że nie. On został wybrany na Manhattanie przez białych, bogatych ludzi, bo on mówił, że on nie będzie ścigał czarnych. No ale konsekwencje są makabryczne. No i teraz musi być jakieś rozwiązanie za to, że niszczy czy konstytucja nie ma dla niego żadnego znaczenia. No i bezprawny oficer, bezprawny urzędnik państwowy, no to nie powinno tak być. Cały ten kongres Nowego Jorku powinien w zasadzie zrobić wszystko, żeby go usunąć. No jest możliwość, że gubernator Nowego Jorku może usunąć głównego prokuratora, no ale to trzeba mieć chęci, a aktualny gubernator popiera tych wszystkich oficerów, prokuratorów, którzy nie spełniają, nie dopełniają wymagań prawa i nie spełniają wymogów konstytucyjny. Także 1 stycznia on przysięgał służbę narodowi i pilnowanie tego, żeby wykonywane to było w ramach konstytucji. No on tego nie robi. No i czy teraz konstytucja ma jakiś sens w Ameryce? No zaczyna wyglądać, że w ogóle, że już wszyscy mają prawo do tego, żeby nie wierzyć instytucjom państwowym po tym, jak przez te wszystkie instytucje państwowe zrobił się marsz komunistów. Zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzwonienie o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Gdziekolwiek jesteście, na jakimkolwiek kontynencie, głosujcie na normalnych. No widzicie, w Nowym Jorku, no we wszystkich amerykańskich wielkich miastach komuniści zostali gubernatorami, majorami, prokuratorami. No i co, do czego to doprowadza? Smród, brud i ubóstwo. No po prostu nie ma prawa, nie ma porządku, nie ma sprawiedliwości. Nie jest tak, jak powinno być. W Ameryce coraz mniej się produkuje, w Ameryce coraz więcej się rozdaje. Tych igrzysk i chleba, no to zawsze zaczyna brakować prędzej czy później, no i naród i państwo upada. Przekaz dla socjalistów głosujących na Bidena i jego ludzi, no widzicie sami, jeżeli mieszkacie w Nowym Jorku, no to chyba rozumiecie, że głosowanie na lewaków nic wam nie daje. Wszystkie te miasta, te parki, do których chodzicie, w których można się nadziać na igły od narkotyków, czy patrzeć się na namioty z bezdomnymi, którzy powinni być w sumie, wielu z nich powinno być w domu zamkniętym dla umysłowo chorych, ale lewactwo to zlikwidowało 20-30 lat temu. Także to nie działa. Nie działa. Lewactwo rozwala Amerykę od środka. Zdrowia dla normalnych.